Moi drodzy, dzisiaj patrzymy na modlitwy niewysłuchane, no bo co, puste seminaria, a przecież Jezus mówi, że chce posyłać robotników na żniwo. Troszkę w tym temacie, ale najpierw idziemy do Niego, idziemy do Jezusa. Panie, gdy dziś wielu spośród nas szykuje się, by uczestniczyć w Eucharystii, prosimy Ciebie, daj nam czas na przygotowanie do niej. W dzisiejszym 38 punkcie katechizmu Kościoła katolickiego czytamy: z tego powodu człowiek potrzebuje światła objawienia Bożego nie tylko wtedy, gdy chodzi o to, co przekracza możliwości jego zrozumienia, lecz także, by nawet prawdy religijne i moralne, które same przez się nie są dostępne rozumowi, w obecnym stanie rodzaju ludzkiego mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy i z zupełną pewnością i bez domieszki błędu. Światło objawienia Bożego. Tego bardzo potrzebujemy. Tak dzisiaj, Panie, czytamy w tym, jak Kościół nas prowadzi. Jak prowadzi nas zarówno Tomasz Zakwinów w Sumie Teologicznej, której fragment katechizmu cytuję, jak i w dokumentach soborowych. Daj nam tego światła, Panie, na cały dzień dzisiejszy. Amen. Posłuchajmy słowa. Zobaczywszy zaś tłumy, ulitował się nad nimi, bo byli strudzeni i porzuceni, jakby owce nie mające pasterza. Wtedy mówi uczniom jego: wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Proście więc Pana żniwa, żeby wysłał pracowników na żniwo jego. I przywoławszy 12 uczniów jego, dał im władzę nad duchami nieczystymi, żeby wyrzucali je i uzdrawiać każdą chorobę i każdą niemoc. Zaś 12 wysłanników imiona są te: pierwszy Szymon zwany Piotrem i Andrzej brat jego, i Jakub ten Zebedeusza i Jan brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, poborca podatkowy, Jakub ten Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Juda Iskariota, ten, co i wydał go. Tych 12 wysłał Jezus, nakazawszy im, mówiąc: na drogę narodów nie odchodźcie i do miast Samarytan nie wchodźcie. Podążajcie zaś do owiec zgubionych domu Izraela. Podążając zaś, głoście im, mówiąc: zbliżyło się Królestwo Niebios. Chorujących uzdrawiajcie, martwych podnoście, trędowatych oczyszczajcie, demony wyrzucajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, nieco długi fragment dzisiejszej Ewangelii, niedzielnej Ewangelii, ale jednocześnie bardzo ważny, ponieważ pokazuje nam, jak to jest z powołaniami. Czyli co? Czyli Jezus chce, abyśmy się modlili o powołania? Oczywiście, że tak. I problem polega na tym, że my, nie wierząc w to, że mamy się modlić o powołania, nie modląc się, wielokrotnie oskarżamy Boga, że tych powołań nie daje. Jezus mówi: no przecież to jest tak proste. Jeśli będziecie się modlić o powołanie, ja będę dawał powołania, bo jestem wierny swojemu słowu. Gdybyśmy mogli sparafrazować to słowo, które Jezus dzisiaj do nas wypowiada. Oczywiście jest też słowo w liście świętego Jakuba, które mówi, że modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. I to powinno nas także zastanawiać, jeżeli Jezus z jednej strony mówi o tym, że chce dawać powołania, a z drugiej strony mówi, że będzie dawał powołanie, jeśli będziemy się modlić, a święty Jakub mówi, że modlitwy są niewysłuchane, kiedy są to złe modlitwy, to tak naprawdę bardzo ważną rzeczą byłoby zapytać się, co robimy źle, że modlitwy są niewysłuchane. Teraz odwracając na przykład to,
kiedy spojrzymy na Afrykę. Byliśmy w Afryce, seminaria są pełne, po 400 kleryków. Byliśmy w Ameryce Południowej, tam budzą się nowe powołania. Kiedy spojrzymy na Indie, 3 lata w niektórych miejscach się czeka, żeby w ogóle dostać się do seminarium. Więc może należałoby zapytać się, jak oni się modlą. I wiecie, kiedy słucham na przykład, jak wygląda modlitwa w rodzinach u ojca, u księdza Josha Maniparambila, jak wyglądała modlitwa przez całe lata, jak wyglądało praktykowanie Ewangelii, to myślę sobie, że my naprawdę jesteśmy daleko w tyle, pomimo tego, że mówimy o na przykład słabo rozwiniętych Indiach, bo przecież 200 milionów ludzi głoduje i ma posiłek raz w tygodniu. Oczywiście patrzmy na statystyki, 1 390 000 000, no to nie 40 milionów jak w Polsce. Ale wracam do modlitwy. No może coś z tą modlitwą jest nie tak. Jak ta modlitwa wygląda u nas? Czy ta modlitwa to jest mówienie Bogu, co ma zrobić? Czy ta modlitwa to jest pytanie Boga, co ja mam zrobić, aby Jego wola się objawiła w naszym życiu? Natomiast to, co jest niesamowite, to posłanie uczniów, bo przecież jakby Jezus wkłada znowu kij w mrowisko. Dlaczego? Dlatego, że posyła Judasza. No wiemy z Ewangelii, że Jezus wiedział, ale uczniowie też wiedzieli, że Judasz jest złodziejem. A mimo wszystko przez jego ręce dokonują się znaki i cuda. Mówiąc naszym językiem kościółkowym, Judasz jest bez łaski uświęcającej, a Bóg przez niego działa. Jest w grzechu, a Bóg przez niego działa. Co ksiądz chce przez to powiedzieć? Żebyśmy bardzo jasno widzieli to, że Bóg może przez nas działać, nie zwalnia nas z badania sumienia. Każdy z nas może być Judaszem. Każdy z nas. I dlatego dr Mary Healy przypomina nam o tym, że Jezus nie zawiesza swoich praw przez działanie łaski, kiedy w Jego imię nawet ktoś, kto nie jest w jedności z Kościołem, będzie posługiwał. To jest nieco szokujące. Ostatnio rozmawiałem z jednym z moich kolegów i on mówi do mnie, myślisz, że naprawdę przez tych kapłanów, którzy są zbuntowani, którzy takim jadem plują na swoich biskupów, działa Jezus? Ja mówię, Jezus nie zawiesza praw, nie odbiera im praw, kiedy oni wzywają Go w tym momencie, kładą ręce w imię Jezusa, kiedy prorokują w imię Jezusa, kiedy robią najróżniejsze rzeczy w imię Jezusa, kiedy cuda i znaki dokonują się przez ich ręce w imię Jezusa, kiedy gromadzą tłumy w imię Jezusa, kiedy mówią, że tu jest prawdziwy Kościół. Jezus tego nie odbierze, dlatego że musiałby wyciąć te fragmenty Ewangelii, o których wspomnieliśmy, i jeszcze wiele innych, których apostołowie nawet dopytywali się, co z tymi będzie. Zabranialiśmy bo oni nie chodzą z nami. Wiem, dla niektórych są to szalenie trudne słowa. Oczywiście myślę, że dzisiaj ogromnie ważną jest modlitwa o to, żeby kapłani, którzy porzucili Kościół, wrócili do Kościoła. Bo przecież dla wszystkich jest szansa. Naprawdę dla wszystkich jest szansa. Kościół nigdy ostatecznie nikogo nie wyklucza. Jeśli ktoś podejmuje pokutę, to nawet wtedy, kiedy błądzi, ma szansę na powrót. Nawet wobec tych zdeklarowanych kapłanów, którzy dzisiaj takim jadem opluwają biskupów, opluwają swoich kolegów księży, opluwają papieża i to wszystko na okrasę wobec tego wszystkiego jakby jest słówko od nich, że to wszystko z miłości do Pana Jezusa. Och, no dobra. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień posługi w parafii w Gdyni świętego Karola Boromeusza. Na wszystkich mszach świętych słowo i w ciągu tygodnia głoszenie o godzinie 10:00, nauka przedpołudniowa, nabożeństwo, modlitwa,
dynamiki, które temu towarzyszą całemu tygodniowi. Potem będziemy mieli modlitwę, ewangelizację, a mówię o tygodniu, a po wieczorowej mszy świętej nabożeństwo o godzinie 19:30, także w tym samym temacie, w tej samej parafii. Tylko że mówię o tym, bo wiele osób mówiło, że z jednej strony nie mówię o tych miejscach, gdzie głosimy, a z drugiej strony i tak potem się dowiadują. Ja zachęcam osoby, przede wszystkim te, które są z parafii, do uczestnictwa. Oczywiście dla tych, którzy tam prosili o błogosławieństwo, myślę teraz o jednej rodzinie, którą spotkałem w Gdyni, także tego błogosławieństwa udzielam. Niech was błogosławi, strzeże, prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. W opisie dzisiaj ważna rzecz, bo miesiąc został nam do ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej, jaką jest Przystań z Jezusem, więc poczytajcie sobie w opisie, co dzisiaj tam przygotowaliśmy. No i oczywiście płyta dalej. Największy z cudów będzie nam towarzyszyć przez dzisiejszy dzień. Dla tych, którzy, uwaga, dla tych, którzy w komentarzu wypiszą jakieś inicjatywy ewangelizacyjne z Polski na wakacje, bo już jest sporo podanych. Z serduszkiem, tak jak to zawsze bywa w naszych typowaniach.